Agata Mielczarek, dobry wieczór. Zapraszam na panoramę. Oto najważniejsze informacje. Pokazać Jezusa innym. Dziś święto Bożego Ciała. Jezus ich wyciągnął, jest wyciągnął do nich rękę. Katolicy na ulicy świętowali w Sopocie. Bardzo potrzebujemy kontaktu z dziećmi. Park rozrywki dla wnuków i dziadków. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W ten dzień ulicami polskich miast przeszły uroczyste procesje. Archidiecezjalne obchody rozpoczęły się w Bazylice Mariackiej. Tradycja obchodów Bożego Ciała sięga XIII wieku. Związana jest ze świętą Julianną z Brabancji, z Belgii, siostrą zakonną ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Augustyna, która po mistycznych wizjach zabiegała o ustanowienie tego święta. Początkowo wprowadzone zostało tylko w jednej diecezji, jednak po cudzie eucharystycznym we włoskiej Bolsenie papież Urban IV ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Boże Ciało to szczególny dzień wdzięczności za obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. My na co dzień przyzwyczailiśmy się do tego, że Pan Jezus jest pośród nas. Są ci, którzy świadomie przyjmują Komunię Świętą, adorują Go w Najświętszym Sakramencie, ale jako wspólnota Kościoła pragniemy Boże Ciało w procesji pokazać Jezusa innym. Główne archidiecezjalne obchody Bożego Ciała rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Potrzebujemy właśnie przyjmowania do swojego serca tego chleba, który umocnia nas na drogę ku naszemu zbawieniu. Takie właśnie przesłanie niesie ze sobą uroczystość Bożego Ciała. Oprócz wielkiej manifestacji naszej wiary jest miejscem tajemniczego zjednoczenia naszego życia z życiem Jezusa Chrystusa. Boże Ciało to święto, które dla katolików jest publicznym wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tego dnia ulicami miast przechodzą barwne procesje. Zbieraliśmy wczoraj kwiatki, żeby tutaj wyrzucać. Jesteśmy tutaj, bo jest to dla nas symbolem. Raz rodziny, wiary. I dlatego chcemy tu być co roku. Przekazujemy tą tradycję piękną moim dzieciom, moim wnuczkom. No i razem z Jezusem Chrystusem będziemy kroczyć ulicami naszego pięknego miasta. Jesteśmy z Ukrainy. Przyszliśmy zobaczyć, jak wygląda takie wielkie święto, jak przechodzi procesja. Wszyscy są ładnie ubrani, mają dobry nastrój. Jesteśmy tu, bo Bóg jest naszą miłością. Modlimy się o pokój. W Gdańsku cztery ołtarze ustawione zostały przy ratuszu głównego miasta, izbie rzemieślniczej, Bazylice Świętego Mikołaja i przy Bazylice Świętej Brygidy. Katolicy na ulicy to ewangelizacyjny festiwal, który odbywa się w Boże Ciało. Uczestnicy spotkali się przy sopockim molo. Organizatorzy chcą, by wydarzenie szczególnie zainteresowało osoby spoza Kościoła. W długi weekend okolice sopockiego molo przyciągają tłumy spacerowiczów, nawet pomimo tego, że słońce nie zna litości, a plac zdrojowy śmiało staje w zawody z owym ognistym piecem, do którego Nabuchodonozor wrzucić kazał trzech świętych młodzianków. Tam właśnie, wokół muszli koncertowej, zgromadzili się uczestnicy festiwalu Katolicy na ulicy, chcąc nie tylko zademonstrować swoją wiarę, ale także w nienachalny sposób zaprosić do dialogu niewierzących. Cieszymy się z tego, że odnaleźliśmy w naszym życiu Jezusa Chrystusa i chcemy pokazać innym, że On jest dla każdego. Stąd też temat tegorocznych katolików na ulicy. On Cię szuka. Bóg szuka każdej owieczki, która potrzebuje życia. My, katolicy, chodzimy przynajmniej do kościoła, tak? I to jest takie nasze miejsce spotkania, wyznania wiary, spotkania z Panem Bogiem, modlitwy i tak dalej. Ale przez to, że to jest takie miejsce neutralne, gdzie tu każdy może sobie przejść, może właśnie zaintrygować go coś w trakcie tego wydarzenia i może właśnie o to chodzi, podejść, podpytać. Świeccy ewangelizatorzy zachęcają do rozmów na różne tematy na samym placu. Ze sceny natomiast usłyszeć można ludzi opowiadających o swoim własnym nawróceniu i dzielących się życiowymi doświadczeniami. Na sam koniec natomiast zaplanowano występ grupy Owca. Występują tutaj głównie świeccy, którzy posługują w szkole na ewangelizacji, którzy właśnie doświadczyli tego spotkania z Jezusem, którzy chcą o tym opowiedzieć, że Jezus ich wyciągnął, wyciągnął do nich rękę, dał im nowe życie i dzięki temu żyją teraz w szczęśliwości.
Impreza po raz pierwszy odbyła się 24 lata temu i w międzyczasie gościła wielu wykonawców szeroko głoszących swoją wiarę, w tym pierwszą Ligę Polskiego Panka i Okolic, Hołk, rozliczne projekty Darka Malejonka czy też Armię. Tacy dziadkowie to skarb. Seniorzy z Ustki wspólnie z dziećmi tworzą park rozrywki. Ale nie będzie on skierowany tylko do najmłodszych. Skorzystać z atrakcji będą mogły zarówno wnuki, jak i babcie i dziadkowie. Takiej energii i zapału, jakim na co dzień wykazują się studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ustki, mogliby pozazdrościć niejedni. Niejedni są im także wdzięczni, bowiem od lat wspierają lokalną społeczność. Teraz mają do zrealizowania kolejną misję. Chodzi o to, żeby powstał plac integracyjny, gdzie będą spotykały się i dzieci, i starsi ludzie, żeby dzieci uczyły się tolerancji od najmłodszych lat. Będzie to plac zabaw, będzie to mini siłownia, będzie to również miejsce ze stolikami do gry, na przykład w szachy czy tam warcaby. Miejsce do posiedzenia, kilka ławeczek, sporo zieleni. Park rozrywki, który powstanie po zachodniej części Ustki, będzie także pomagać w walce z poczuciem osamotnienia osób starszych. Zwiększy ich aktywność, ale przede wszystkim będzie miejscem wspólnych pasji z młodzieżą. My, seniorzy, bardzo potrzebujemy kontaktu z dziećmi, no bo nasze dzieci, wnuki niejednokrotnie już dorosłe, a tutaj dzieci są tak wdzięczne, jak się z nimi pracuje, jak się im pokaże cokolwiek. I to jest fajna sprawa, która zaprocentuje w przyszłości, że będą aktywni. Takie miejsce, gdzie po prostu można sobie w spokoju na przykład posiedzieć, odpocząć, na przykład wyjść na spacer z psem, odpocząć też sobie. Można też się dobrze pobawić tutaj. O tym, co znajdzie się na wymarzonym placu zabaw i wypoczynku, decydowały oczywiście dzieci, których wyobraźnia nie miała granic. Pomysły były niesamowite. Nawet potrzeba była basenu, czy też ogrodzenia dla piesków, które przychodzą z właścicielami. Latające rakiety i baseny z wodospadami już spędzają sen z powiek władzom miasta, które poszukują wykonawcy. Wymarzony park jest ewolucją istniejącego placu zabaw, który każdego dnia przeżywa prawdziwe oblężenie. Naprawdę jest bardzo, bardzo intensywnie użytkowany, ale również ten plac integracyjny, na którym właśnie w tej chwili się znajdujemy, intensywnie wykorzystywany nie tylko przez seniorów, również przez grupy młodzieżowe, no i też przede wszystkim przez mieszkańców. Zaprojektowane przez dzieci atrakcje pozwolą na relaks zarówno im samym, jak i ich dziadkom. W tym wydaniu to już wszystko. Zapraszam jeszcze na serwis sportowy. Daniel Bogrec czeka na Państwa w studiu, a później prognoza pogody. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy. Radość z przebywania z najbliższymi nie mogą być zakłócone przez problemy z koncentracją, brak skupienia lub zaniki pamięci. Zadbaj o prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i sięgnij po Betula Forte. To oparty na betulinie innowacyjny suplement diety, który poprawia pamięć i samopoczucie. Betula Forte. Zapomnisz o zapominaniu. Daniel Bogrec, dobry wieczór, zapraszam na serwis sportowy. Na początek żeglarstwo. Dziś tuż po godzinie 16 wystartował kolejny etap regat The Ocean Race, w których udział bierze gdyński jacht oceaniczny Wind Whisper Racing Team, przystępujący do tych regat z pozycji lidera. Dla polskiej załogi regaty The Ocean Race są wyjątkowo udane. W rywalizacji floty jachtów VO65 żeglarze wygrali wszystkie wyścigi, w tym ten najtrudniejszy oceaniczny, liczący prawie 2000 mil morskich. W tym tygodniu, po kilku miesiącach przerwy, rywalizacja przeniosła się do Europy, a dziś wystartował pełnomorski etap z Aarhus do Hagi. Nastawienie przed wyścigiem, oczywiście bojowe, jest to dla mnie ogromna okazja, żeby popłynąć szósty leg.
postaram się pokazać jak z najlepszej strony. Spodziewamy się dużej ilości manewrów na początku słabego wiatru, a później przyjemnego ryczu aż do samej Holandii. W liczącym ponad 800 mil morskich etapie ponownie na pokładzie oceanicznej jednostki znaleźli się młodzi żeglarze z Trójmiasta. Są to Mateusz i Kacper Gwóźdź oraz Szymon Cierzan. W wygranym wyścigu portowym na pokładzie znalazła się też znana z klasy 49er FX olimpijka Kinga Łoboda. Jacht Wind Whisper pływa pod banderą Jacht Klubu Polski Gdynia. Olimpijka, reprezentantka Polski, a od niedawna także szeregowa 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Nikola Mazur, łyżwiarka Stoczniowca Gdańsk, wraz z kolegami i koleżankami z kadry przyjęła przysięgę wojskową. To już kolejny sportowiec z Pomorza, który swoją przyszłość po zakończeniu kariery zamierza wiązać z wojskiem. Od lat reprezentuje Polskę na najważniejszych zawodach na świecie, regularnie odnosząc sportowe sukcesy. Teraz będzie spełniać się także w roli żołnierza Wojska Polskiego. Ja się akurat długo nie wahałam, bo ja od wielu lat miałam jakieś takie swoje zainteresowanie wojskiem. Kiedyś nawet chciałam iść do szkoły oficerskiej, właśnie po liceum i generalnie gdzieś tam mnie ciągnęło, także nie zastanawiałam się. Nikola Mazur przysięgę wojskową złożyła w Braniewie, wstępując do 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. W ślad Nikoli Mazur poszła też liderka polskiej kadry short tracka Natalia Maliszewska, która złożyła przysięgę w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym. To było niesamowite szkolenie, ciężkie psychicznie i fizycznie, ale cieszę się, że to przetrwałam. Jestem dumna z naszego żeńskiego plutonu, który dobiegł do końca. Większość z nas pomoże ustabilizować swoją przyszłość, mieć też inny punkt zaczepienia oprócz sportu, bo wojsko jest totalnie inną dyscypliną, możemy to tak powiedzieć. Czołowi polscy sportowcy coraz częściej wiążą swoją przyszłość z wojskiem. Już wcześniej w jego szeregi wstąpili utytułowani pomorscy lekkoatleci, między innymi Angelika Cichocka, Anna Kiełbasińska czy Patryk Dobek. I na dziś to wszystko. Ze sportem meldujemy się jutro o stałych porach. Proszę być z nami. Do zobaczenia. Prezenterów ubiera Newman by J. Gałczyński. Zapraszamy do nowej lokalizacji salonu w Gdańsku przy ulicy Szafarnia 6. Sponsorem programu jest dostawca świeżych jaj przepiórczych, firma Czachorowski. Dobrej pogody każdego dnia życzy sponsor programu Dom Weselny w Kłosowie. Kiedyś uważano, że jaka pogoda w Boże Ciało, takie będzie całe lato. Mogłoby tak zostać, ale chociaż z przelotnym deszczem. Jak na razie susza się pogłębia i rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Małgorzata Rumszek, zapraszam na najnowszą prognozę. Jesteśmy pomiędzy wyżem znad wschodniej Ukrainy i Rosji, a wyżem znad Morza Norweskiego. Nad Pomorze napływa z zachodu dość ciepłe i suche powietrze polarnomorskie, a nad pozostałą część kraju ciepłe i wilgotne ze wschodu z przelotnym deszczem i burzami. Jutro centrum wyżu z nadmorza norweskiego przesunie się nad Skandynawię. Północna część kraju pozostanie po jego południowej stronie, ale w wyniku takiej przebudowy pola barycznego z północy napływać będzie do nas chłodniejsza i nadal sucha masa powietrza polarnomorskiego. Przed nami pogodna noc ze słabym wiatrem. Na termometrach od 12 do maksymalnie 15 stopni. Barometry w Gdańsku wskazują 1018 hektopaskali i ciśnienie waha się. Jutro od rana słońca nie zabraknie, chociaż mogą pojawić się niegroźne obłoki. Wiatr nabierze prędkości, zwłaszcza nad morzem. Chwilami będzie dość silny, do 40 km na godzinę. Termometry pokażą od 17 do maksymalnie 26-27 stopni. Ciśnienie po południu będzie wolno rosnąć. To już wszystkie informacje o pogodzie. Dobranoc. Sponsorem programu jest dostawca świeżych jaj przepiórczych, firma Czachorowski.